Mówi Beata Pawlikowska, blondynka w podróży, w czasach kwarantanny, jestem w Polsce, jestem na polskim polu, słucham cudownych majowych ptaków, ale myślami jestem daleko w świecie. I ponieważ tematem przewodnim jest dzisiaj siła, to przypomniała mi się wyprawa w Himalaje. To był mój drugi raz w wysokich górach i mieliśmy zdobyć sześciotysięcznik. I kiedy dostałam propozycję udziału w tej wyprawie, właściwie kiedy dostałam propozycję udziału w wyprawie rok wcześniej, to powiedziałam, że nie, ja nigdy wcześniej nie byłam w górach wysokich, to jest nie dla mnie. Ja najbardziej lubię dżunglę. Więc nie wiedząc nawet, na czym polega wyprawa w Wysokie Góry, nie wiedząc, czy to pasuje do mnie, czy nie. Nie mając żadnego doświadczenia w wysokich górach, od razu powiedziałam, że to jest nie dla mnie, że to jest nie moja bajka i że lepiej, żeby ktoś inny na tę wyprawę wyruszył, ktoś, kto już ma doświadczenie. I w taki sposób człowiek sam odbiera sobie możliwość nauczania się czegoś nowego, oraz odbiera sam sobie możliwość znalezienia w sobie siły. Dlatego że siłę człowiek znajduje tylko wtedy, kiedy siłuje się z czymś, co jest dla niego trudne, co wymaga jego wysiłku. Wtedy uruchamiają się wszystkie ukryte w człowieku siły. Dlatego, że tak długo jak żyjesz sobie wygodnie, to nie ma potrzeby sięgać do tego magazynu siły. Więc kiedy wyruszyliśmy w te Himalaje, ja byłam. Prawdę mówiąc byłam pod wrażeniem swojej własnej decyzji, że się na to zdecydowałam. Wiedziałam, że w każdej chwili mogę się wycofać, jeżeli zaatakuje mnie choroba wysokościowa, która jest niebezpieczna. Ale szło mi w tych Himalajach nadzwyczajnie dobrze i przyszedł taki czas, kiedy um, rozbiliśmy obozowisko w w ostatnim miejscu na wysokości około 5 ,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, tam, gdzie już jest tylko śnieg, gdzie jest bardzo zimno, gdzie jest rozrzucone powietrze, bardzo niskie ciśnienie. I następnego następnej nocy, w środku nocy, rozpoczęliśmy drogę na szczyt. I wydawało mi się, że nie wejdę na 6 tysięcznik, dlatego że nigdy wcześniej tego nie robiłam. I nie wiedziałam nawet, czy mam w sobie. Fizycznie siłę potrzebną do tego, żeby wejść w takich trudnych warunkach na taką wysoką górę. I za każdym razem, kiedy robiłam krok, i kiedy uświadamiałam sobie, że zrobiłam kolejny krok naprzód, uświadamiałam sobie też, że jeżeli zrobiłam jeden, to najprawdopodobniej jestem w stanie też zrobić następny. I robiłam następny krok, i następny krok, i następny krok. I Mimo że czułam się bardzo zmęczona, dlatego że to jest ogromny wysiłek dla organizmu. Być w takim miejscu na wysokości 6000 metrów, gdzie jest mało tlenu, i gdzie jeszcze idzie się pod górę, więc tym bardziej jest trudno. Ale mimo tego, że jest tak trudno, to człowiek znajduje w sobie siłę do tego, żeby iść dalej. I myślę, że więcej tej siły. Napędzające ciało znajduje się w duchu, niż w mięśniach, dlatego że ja chciałam to zrobić i coś mnie pchało od środka. I to pozwalało mi odliczać kroki, i wyznaczałam sobie limit. I mówiłam do siebie: Dobrze, jeżeli zrobię 12 kroków, to po tych 12 krokach będę mogła zawrócić, jeżeli uznam, że to jest właśnie to, co chcę zrobić. Po prostu Nikt mnie nie zmusza do tego, żeby iść dalej. Mogę w każdej chwili zrezygnować i wrócić do obozu i wygodnie spędzić następnych kilka godzin. Ale zrobię te 12 kroków i potem zdecyduję. Robiłam 12 kroków i po tych 12 krokach myślałam sobie, o rety, zrobiłam całe 12 kroków. Jeżeli zrobiłam jedne 12 kroków, to najprawdopodobniej uda mi się też zrobić następne i potem znów się zastanowię, co chcę zrobić dalej. I w ten sposób znalazłam w sobie wystarczająco dużo siły, żeby wejść na szczyt. I myślę, że to jest właśnie coś, o czym warto pamiętać, wtedy, kiedy człowiek znajduje się w trudnej sytuacji, albo kiedy musi znaleźć w sobie siłę do zrealizowania jakiegoś trudnego wyzwania. Każdy z nas ma w sobie nieograniczony magazyn siły. I teraz. Czy mogę z tego magazynu korzystać i czy przybywa w nim siły, czy nie, zależy od tego, czy podejmę wysiłek, żeby wyruszyć, żeby rozpocząć, żeby postawić te pierwsze 12 kroków. Dlatego, że kiedy postawisz te pierwsze 12 kroków, to będziesz miał pewność co do tego, że. To jest w twojej mocy i wtedy możesz zrobić następne 12 i z takich 12 i 12 i 12 można stworzyć całą, nawet najdłuższą drogę, taką drogę, która prowadzi na, sz, na szczyt. Więc chcę powiedzieć, że każdy z nas ma w sobie ogromny magazyn siły i warto jest stawiać przed sobą wyzwania po to, żeby tę siłę w sobie znaleźć, żeby ją w sobie wyzwolić, a ona wyzwala się tylko wtedy, kiedy podejmujemy wyzwania i dokonujemy świadomego wysiłku, żeby to wyzwanie zrealizować.